Wejście Mateusza w boks ma bardzo duże implikacje. W kategoriach emocjonalnych, a powiem prosto do kamery, bardzo nie w porządku w stosunku nas, bo 15 razy siedział, piwa, pił herbaty, pił mu naszym przyjacielem. Wiele razy promotorzy amerykańscy dziwili się, że przy dziennikarzu prowadzę różne rozmowy. Ja miałem z naszym przyjacielem, może się bić. Okej, to już więcej chyba dalej nie będziemy tego tematu kontynuować. Nie wiem, co Andrzej Wasilewski sądzi, bo patrząc na wiele gal, które on zrobił, no to myślę, że mu dawno ten optymizm i entuzjazm uciekł. Andrzej, robiąc polskie gale, najczęściej podtrzymuje aktywność zawodników, minimalizując ryzyko. Jak ja widzę takiego rywala Zyśka, to się śmieję. Jak widzę takiego rywala Serowatki, to nie wiem, o co chodzi. Jak widzę rywala Stępnia, którego kontraktują w dniu ważenia, no to się zastanawiam, po co taka zabawa i o co takiemu chłopakowi chodzi. No, czy tylko o to, żeby, nie wiem, nabić 20-0 i go raz sprzedać za granicę? Bo to dla mnie to tak wygląda, że, nie wiem, nabijamy, sprzedajemy raz za granicę. Jak się nie uda za granicą, to wracamy, znowu nabijemy 10 zwycięstw i może się drugi raz uda kogoś sprzedać. No. Także każdy ma swoją filozofię funkcjonowania na tym rynku. Ale tak jak mówię, no ja cały czas gdzieś staram się, może tego nie widać, może żeby to nieudolnie, ale żeby przynajmniej większość naszych pięściarzy gdzieś w perspektywie kiedyś toczyło duże walki sportowe. W walce Talarek Szumański nie widziałem, że któryś z tych pięściarzy ma szansę kiedykolwiek w swojej karierze stoczyć w przyszłości dużą walkę sportową. Kropka. Te opinie mnie tak średnio zajmują, no bo pamiętam, że po ogłoszeniu walki z Zenkiem Ślusarczykiem to Andrzej Wasilewski napisał, że tylko idiota mógłby zestawić tak młodego chłopaka z Darkiem Zenkiem, a jednym z pierwszych, który gratulował oficjalnie na Twitterze zwycięstwa Ślusarczykowi, był ten sam Andrzej Wasilewski, także... Super sprawa. Czy ja patrzę na Mateusza jako rywalizację? Szczerze mówiąc nie, bo ja uważam, że Mateusz za chwilkę, tak, jego energia wokół siebie słaba, bo zużyje naboje, które stare były na rynku. I co dalej? No już widać problemu, a jeśli nie ma... To jest jakby szerszy temat. Ja zawsze mówię, jak jesteś promotorem, odpowiedzialnym człowiekiem, to najważniejsze jest zdrowie. I respekt do przeciwnika, i respekt do zdrowia przeciwnika. Bo dla mnie, oprócz tego przysłowiowego nabijania rekordów bubami, to jest jeszcze jedna rzecz nie fair, której ja nigdy nie będę robił. To kontraktowanie zawodnika na dwa dni przed walką, na tydzień przed walką, na dwa, czy jak on ma szansę wygrać? Jak ty chłopa wysyłasz na obóz do Zakopanego czy do innego miasta, on ma normalny okres przygotowawczy, ma okres sparingu. I potem co? Albo boksuje z nazwiskiem, wyboksowanym, starym, kilka razy znokautowanym, albo boksuje z gościem, który wiadomo, że przyjeżdża i może mieć maksimum sił na dwie rundy, bo on się dowiedział o walce dwa czy trzy tygodnie wcześniej. No to o czym my mówimy? Przecież jak zawodnik ma ważny kontrakt, to się zawodnika nie podbiera. Ja pamiętam, jak straszył mnie Andrzej Wasilewski z Leonem Margiulesem, że założą mi sprawę w sądzie tylko dlatego, że rozmawiałem z jego zawodnikami, bo ja zawodników Andrzeja Wasilewskiego wystawiłem na Polsat Boxing Night w Gdańsku, czy pana Głowackiego, czy pana Solenskiego, ale tym zawodnikom grzecznie podziękowałem za walkę, wypłaciłem pieniądze i ci zawodnicy nie zostali zawodnikami grupy MB Promotion.